No idzie, idzie, no jest, ale No to szkół. jest, kurwa. To żebyś nie połamał tej kierownicy, bo widzę, że łapa jest zrobiona. Dawaj to prezes, dawaj. Co to jest za góra? Ale łapa, ja pierniczę, co za gość. Dzień dobry, witam was. Witam was serdecznie znowu na bikeshow.cc. Idziemy dzisiaj znowu na rower. Idziemy odczarować ostatni nieudany bikepacking. Dzisiaj nie zabieramy żadnych toreb, tylko będziemy robić to, co nam wychodzi najlepiej. Czyli bierzemy Ryśka, bierzemy Pawła, bierzemy Tomka i idziemy na kolejne 100, kilkadziesiąt kilometrów gdzieś po górach. Zobaczymy, co Rysiek dzisiaj ciekawego wymyślił. Ale zanim pójdziemy, tradycyjnie zachęcam was do śledzenia Instagrama bikeshow.cc, bo tam znajdziecie relacje na żywo z takich tras jak dzisiejsza, z takich dni, z takich testów, z takich wyjazdów i generalnie ze wszystkiego. A poza wszystkim oczywiście zachęcam was do tego, żeby nam pomóc rozwijać ten kanał i dać pod tym filmem łapkę w górę albo w dół, albo dać komentarz i generalnie rzecz biorąc po prostu klikać i pomagać nam to wszystko rozwijać, bo jest to dla nas bardzo ważne i niespecjalnie lubiłem to robić i o tym przypominać, ale wiem, że na YouTubie już jest tak, że jak się o czymś nie przypomina, to nikt o tym potem nie pamięta, więc pamiętajcie, że wasza aktywność jest dla nas kluczowa do tego, żeby móc robić to, co robimy lepiej, żeby było więcej rzeczy do testów, żeby było więcej ciekawych materiałów, ciekawych rowerów i żeby generalnie rzecz biorąc nie kręcić się w koło komina, to w tym wszystkim kluczowe są wasze subskrypcje, wasze kliknięcia i wasza aktywność, więc klikamy w górę, w dół, subskrypcja, co tylko możecie, jeżeli chcecie ten kanał rozwijać. To przypomina. Ostatnio niestety popełniłem błąd, poszedłem znowu do Ryśka i oddałem swoje buty na reklamację, w związku z faktem, że sezon jest w pełni i nie mogę czekać na rozpatrzenie reklamacji, nie mogę być bez butów, to Ryszard mnie namówił na buty, które uznał, że są idealne do jego przyszłego roweru. Na szczęście nie zabrałem mu jego rozmiaru, ale dałem się skusić na po raz pierwszy w historii tego kanału buty Fizika, więc będzie testowane. Szosowe fizyki już oczywiście wjechały wkładki, które dalej testuję. Też jakieś wrażenia będą w wkładkach wkrótce, ale też informuję, że nowy temat testowy, czyli nowe fizyki, tym razem nie białe, za to trochę bardziej szalone, jeżeli chodzi o stronę wizualną, wjechały i są testowane. Może coś bardziej kolarskiego niż chłop schodzący w butach szosowych po schodach. Może być. Chłopiec jedzie jadący na rowerze. Ryszard, coś ty ubrał. Został kombinezon. Leży jak skórka na badaniu. Najszybszy człowiek na świecie po prostu, Ryszard. Skórka? Tylko nie skórka. To jest i cały skórka wytry. Jest tam. Ryszard uznał, ja leżę na banalnie, że to jest ostatni moment w życiu, w którym nie jest szansa. Generalnie koledzy z pracy są tacy, że mnie sprowokowali do zakupu tego czegoś. I generalnie ubieranie tego to dwie osoby trzeba to ubierać, żeby... Ryszard dostał człowieka od tego. Płacisz ile to kosztuje? Mniej więcej 1600. No, to płacisz 1600 zł za kombinezon, dostajesz człowieka ze Szwajcarii, który przyjeżdża i ci ubiera. I ci ubiera jeszcze dodatkowo. Dokładnie. Co za gość, ale wszedł w to i wygląda, no, godnie wygląda. I niestety minął ten moment ostatni, który mogłem coś takiego kupić i już nie tak wiem, że to jest ostatni moment, bo później jak mi urośnie... Siedzieliśmy z Pawłem, żebyśmy to ubrali, tak dopniemy zamek do góry, to się udusimy własnym tłuszczem. Nie byśmy mogli mówić. O, dobrze nas złapał pociąg. Dzień dobry, nie przejechaliśmy. No, jesteśmy na YouTubie. Darku. Halo, jesteście na YouTubie. W każdym razie, Ryszard, powiedz co myśl, bo dzisiaj Ryszard zaplanował dla Państwa dwie atrakcje na trasie, legendarne. Jest więcej atrakcji. Tak, jest ale... Bińkówka zwana potocznie Chłówką. Tak, przepraszamy wszystkie dzieci. I Makowska Góra. I spinałem w Makowie z serniczkiem, który jest fajny na rynku, bardzo tak, dobry. Tak, czyli dzisiaj Bike Show, tam nie byłem. Bike Show Tourist Guide dzisiaj zabiera was na dwa legendarne podjazdy okolic Małopolski. I a na... później Sucha i tam dalej. I 136 tak dalej. km według traka, piękna pogoda, słoneczko świeci, troszeczkę chmurki, wiaterek lekki, jest pięknie. W ogóle dzisiaj będzie też parę wątków pewnie takich merytorycznych. Ryszard testuje pełnym ryjem, Karu. Adam Mickiewicz. Pozdrawiamy. Dzwoni Adam Mickiewicz. Karu, połączcie z Mickiewiczem. Nie, testujemy Karu, a ja jutro odbieram nowego Bolta, więc będzie się działo. No. Kombajn testowy nie stygnie w Bike Show. No i będzie kącik warszawiaka. Dzisiaj, będzie dzisiaj kącik. Żarty z Warszawy będą tak też dzisiaj. Warszawiak ci zrobi kącik warszawiaka. Sprzęt, drogi sprzęt, to musi być kącik warszawiaka. Musi być, dokładnie. No, ciuchy są też drogie, wszystko dzisiaj jest drogie. Ja, wszystko jest tak złe dzisiaj, po prostu jest...
Jest ciuch triatlonowy, to też musi być kącik. Czuję, niech ten hejt się kręci. No. Niech ta żółć. A jak to było? Pamiętajcie też o tym, że jeżeli chcecie o coś spytać, co akurat pojawia się w odcinku, co testujemy, czego ktoś używa, ale o tym nie ma materiału, no po prostu napiszcie w komentarzach. Każdy z nas te komentarze śledzi i stara się odpisywać, pomóc, odpowiedzieć. Jeżeli macie jakieś pytania, pamiętajcie, że zawsze są komentarze albo grupa dla widzów na Facebooku. Już się zaczynają podjazdy. Już nie ma litości. Paweł wykupił specjalny Bike Show Camp. Szkolenie w górach. Jest szkolenie zjazdowe z Ryszardem. 40 zł za weekend. Tak. Jest trener motywacyjny, czyli ja. No dawaj, dawaj. Pamiętaj. Pod to łzy tłuszczu. Co kurde, ja wierzę w ciebie bardziej niż ty sam w siebie chyba. To tylko góra. Popatrz jak Grysiek pojechał. Jedzie, nie noga. Popatrz jak Grysiek jedzie. Ty nie możesz? Panie Ryśku, wyczuwam góry. No, zaczynamy podjazd pod Koldę. Legendarny. Zaczyna się niewinnie. Klasyka. Wiesz, że chyba go nigdy w życiu nie jechałem? Taki ze mnie, kurde, krakowski kolarz. Kurde, nie teraz. Ale będzie się działo. Halo, Warszawa! Jestem. Jest tu Warszawa, jest. Słucham? Mi się podoba impreza. Zawsze jak z Rysiem jeżdżę, to nie jestem w stanie robić żadnych zdjęć. My prosimy widzów o docenienie faktu, że jeden z Ryśkiem jesteśmy w stanie jakikolwiek content zrobić. A to wymaga naprawdę wszystkiego zaparcia. Już, kurde, już nóżka świeżbi. Jest znak zrzuć łańcuch, czyli się zaczyna. To wyciągam. Dajesz, Warszawa, dajesz! To już nie jest daleko. Ale pracuję na tę żółtą koszulkę. Jakie maskle. No jest zawodnik. Fajna górka, nie? No idzie, idzie, no jest, ale kurde. Żebyś nie połamał tej kierownicy, bo widzę, że łapa jest zrobiona. Dawaj to, prezes, dawaj. Co to jest za góra? Ale łapa, ja pierniczę, co za gość. Co za typ. Patrzcie jak walczy, jak walczy. No jeszcze trochę. Jeszcze trochę kobra da żadę. Mocny jest, no. Mocniejszy niż lżejszy, na pewno. Jest wideo coaching. No Paweł, dojedź segment. Jeszcze 2 metry, no da żadę. Kibice nie biją brawa. Ale wyjechał, dobrze. Nie, nie zasłużył, nie. Nie ma bicia brawa. Ryszard ścigał się z Simpsonem. Na wypłaszczeniu mnie dopiero wziął. Jak dogoniłem gościa na Simpsonie, na tym jak stał, to wyglądał stary na zmęczonego po tym wyścigu. Musiał manetkę mocno trzymać. No i cóż, czas na kolejną górę. Tym razem Ryszard zaprasza na Makowską górę. Paweł już klaszcze uszami po łysej głowie z radości. Na myśl o kolejnym podjęciu. Dzisiaj w Warszawie tego nie ma, chłopaki. Może to czas na kącik warszawiaka? Może nie teraz. Jeszcze nie? Albo ją będzie jedno wielkie sapanie warszawiaka. Myślę nad jakimś dżinglem pod kącik warszawiaka. W ogóle mam też fajny pomysł, a to na Instagramie będzie temat. Bo szukam widzów tworzących muzykę, którzy chcą się podpromować na Bike Show. Szukamy twórców. Elektronika, hip-hop, klasyka. Wszystko, co ciekawe, to będzie dobre, ale o tym w swoim czasie. Ale Paweł nie był z nami najbardziej stromym podjeździe w Polsce, więc nie ma co narzekać. To jest płaskie. To jest nic. Tu się da nagrywać, jak jadę, więc... W koło Laskowej. No to jest przyjemna górka. Troszkę tam potrzymało, ale... Da się jechać. Jeszcze chyba jest jakiś akcent, nie? Tak. Ale to już chyba powoli... W lesie. Akcent w lesie, taki są najgorsze. Wyrabia się chłopak, nie? Szybciej, no, szybciej. Paweł chciał, żeby była szybciej kawa, więc jechaliśmy szybciej. Tak. Paweł odnotował czas na szczycie, strata liczona w kalendarzem. W latach, świetnie. Dobrze, ale fajnie, nie Paweł? Co mówi? Co mówi telemetria? Wracam do Warszawy. 51 km, 820 metrów w górę. No nic specjalnego. I tyle, ile Paweł zrobił przez ostatni miesiąc. Dokładnie. No. No dobrze, jedzie. No.
Jest chłopak, tu będzie z niego coś tej. Teraz będzie. Zjazd i serniczek w Makowie na rynku. Już się tak reklamuje, że ja już nie mogę się doczekać. A ty, Paweł? Dwie najgorsze góry dzisiejszego dnia, czy nie? Tak, teraz będzie fajny zjazd, tylko że są dziury, więc trzeba uważać. Serpentynki i w ogóle. Tak, szybko nie zjeżdżą. No, ale musisz iść na jakieś szkolenie. Co polecasz? Sernik dobry, jak był kiedyś, ale... Tak po prostu w sernik idziemy, czy idziemy w coś bardziej skomplikowanego? Może nam coś panie polecą? Co nam panie polecą? Co potrzebuje? Potrzebuję czegoś słodkiego. Może malinowa kumka albo nie czekoladowa, tylko tortowa czekoladowa? Może być kumka. Może być kumka. Już w tym kombinezonie nie ubierzesz nic innego niż... są mi lody. To ja chyba jeszcze loda strzelę. Jeśli ty guma balonowa, myślę, że to jest smak dla ciebie. Nie, ja biorę sorbet. Ja jestem team sorbet, więc idę sorbet. To jest życie, Rysiu. Cukiernia Ewa, polecamy gorąco. O pani, to tak, tutaj. Dziękujemy bardzo. Dla pana Amerykana. Panie są strasznie miłe i wszystko jest pyszne i w ogóle jest super. Bardzo się cieszymy. I od razu po zjeździe. I zapraszamy. Oczywiście. Także jak wjeżdżacie lub podjeżdżacie na Makowską Górę, to tutaj na samym ryneczku. Obowiązkowo. Jest bardzo, bardzo dobre ciasto. Ja jestem ujęty i zdobyty. Jeszcze nie jadłem, ale jest za to bardzo miło. Dobre? Palił to może. Jeszcze ciasto czeka Paweł. Ryszard stwierdził, że już nie może zjeść więcej, bo mu pęknie kombinezon. Tak mi wywali. Chociaż nie stwierdziliśmy, że dalej jest za mały, że dalej jest za luźny, więc jeszcze można by było rozmiar w dół. Jeść. Jeszcze z 3 waty można by urwać z tego kombinezonu. Ale mam fajny pomysł na teraz pytanie do was, moi drodzy, jak jesteśmy w tym pięknym miejscu. Jest kiepski dźwięk, jest brzydko, więc idealnie, żeby nagrać dłuższą rozmowę. Bo miałem taką rozkminę ostatnio. Jakie są waszym zdaniem firmy robiące ciuchy rowerowe, które lubicie najbardziej? Jakie są waszym zdaniem najlepsi producenci ciuchów rowerowych? I dam sobie rękę uciąć, że każdy z was będzie miał inną odpowiedź. Podaj inne przykłady. Najlepsze gacie. Asos. Ja właśnie, to jest... Słyszę tą opinię, teraz nie wiem, który. Stary, oni mają chyba 2 strony patentów, jeżeli chodzi o ten. O gacie. Wszędzie jak ktoś pisze o Asosie, to każdy, kto używa, jest zachwycony. Każdy, kto kupił u nas i mówił, że dużo to kosztuje, to potem wracał zawsze i był zadowolony i chciał więcej. Faktem jest cena kosmiczna, no ale to jest... Ja będę testował niedługo gatki Endless. Endless, właśnie. Ja nie... Ja jeżeli chodzi o... Kurteczki mają bardzo fajne i takie są... To jest taki paradoks, że trochę osiadłem na dosłownie i przenośni, bo jeżdżę w gaciach raz od długiego czasu i trochę straciłem punkt odniesienia, więc mi się jeździ dobrze. Natomiast mam trochę za mało danych, jeżeli chodzi o spodenki. Te mamy Oreo. To są te niby najlepsze bipsy na świecie. Ale są fajne. Ale dla mnie... Patentów nie mają, ale... Dla mnie jest śmieszne to, jak wiele osób ogólnie złapało się na to, że autentycznie gada o tych gaciach. Jakby spodziewa się od nich, że będzie coś śmiesz. Że generalnie skoro jest taka nazwa, to faktycznie muszą być... Stary, ja potrafię godzinę gadać o tych gaciach, bo tyle ile oni mają patentów i rzeczy. Taka podstaw, której nie ma ja nikt. Ale co ty? Kieszeń na jajka w spodenkach męskich. No tego no, nie ma nikt. Damskie spodenki w ogóle wyglądają zupełnie inaczej. Ale damskie spodenki, wiem, bo jeździłem długo z dziewczyną, też dobrze, jak są dobrze uszyte, bo tam są duże szelki problemy. Szelki na przykład, nie? No nie tylko, nie? To szelki to jest jedna rzecz, a druga rzecz to tam też jakby obcierki, nie obcierki, nie? I to myślę, że u dziewczyn jest o wiele bardziej dokuczliwe. Myślecie, mi się wydaje, że ogólnie jest jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o gacie. Tak jak z kaskami, czyli ogólnie rzecz biorąc indywidualne kwestie, każdy ma inny tyłek. Wiadomo, że są dobre gacie i bardzo dobre gacie, ale też jest tak, że warto się spróbować z czymś, nie? Nie zgodzę się. Ze spodniami generalnie są albo dobre, albo złe, a kaski, buty, no to nie ma czegoś takiego jak polecanie. Przymierzysz i musi ci po prostu pasować, bo każdy łeb jest trochę inny i tak samo... Kontrowersja, to znaczy uważasz, Ryszard, że jeśli chodzi o gacie, to po prostu jak są dobre, to są dobre na każdego? Tak. A, to jest proste. Co innego z siodłem. I przekonajcie go, że jest inaczej w komentarzach, proszę bardzo. Wyjaśnijcie mnie. Wyjaśnijcie go. Dobra, idźmy dalej. Koszulki. Na razie rasę głównie, ale kupiłem bardzo fajną bluzę, mapa, zobaczymy. Na razie jak ją założyłem, to jak druga skóra, więc będę ją testował i powiem coś więcej. Ulubione najlepsze koszulki? Kurczę, ciężkie pytanie. Mam ich za dużo. Ale głównie wszystkie są z raso i w sumie stosunek jakości do ceny jest spoko. To jestem turbo fanem... Gore. Powiem ci tak, koszulka nie jest aż takim newralgicznym punktem jak spodenki. Koszulka to jest taki trochę lifestyle, nie? Musi być, generalnie na każdym musi dobrze leżeć, musi wam się podobać. Musi być ładna i musi ten, tak, musi dobrze to, musi być złota. Gacie to jest wasz komfort, nie? A gacie to jest dokładnie. Najlepsza kurtka? Taka na faktycznie trudne warunki pogodowe, a nie wiatrówka. Jeżdżę w słoneczku. Castelli?
Co to tam? Ale panie ten, w jakich warunkach? Deszcz czy zima? No faktycznie taka trudne warunki, czyli deszcz, zima, wiesz, nie taka cerata, tylko faktycznie kurtka. No to ja mam Tom z Castelli i w sumie jeżdżę od minus 5, nawet mniej, do plus 10 dni. To ja mam także dla mnie, no wiadomo, JMP, który odkryłem i jestem mega zadowolony. O, kamizelka JMP, to jest super. Mega. Masz już też? Mam, no. Ryszarda namówiłem. To jest pierwsza rzecz, którą generalnie polecił mi Jan i ją wziąłem. No, ale jest to... Urzekła. Pozdrawiamy Krystiana, zrobiłeś chyba jedną z najlepszych kamizelek w ogóle, jakie da się... Wszystko, co generalnie potrzebowałem w kamizelce, znalazłem w tym JMP, tak, naprawdę. Tak, to jest fakt. A jeżeli chodzi o kurtki, to dla mnie kurtka JMP, ale też tutaj akurat przyznaję, co mnie zaskoczyło, bo miałem tak, że generalnie ciuchów technicznych Raso jakoś bardzo nie lubiłem, ale odwracam honor, nowa kurtka, ta przeciwdeszczowa Raso jest spoko. No, naprawdę też ją mam, spoko jest. Testowałem w Alpach, naprawdę w wymagających warunkach. Jest taka cieńsza i jest taka, jak w porównaniu do tych innych kurtek, jest trochę elastyczna. Tak. No. Więc nawet na rowerze, jak się jedzie, to ją łatwiej zapiąć, założyć. I faktycznie jest membrana 37 tysięcy, więc jest naprawdę spoko. I nie dynda na wietrze, bo jest dość dobry. Tak, bo JMP jest luźniejsza znowu, to jest taka trochę różnica. To też jest, jak ktoś ma trochę inne kształty, to będzie wolał tą luźniejszą. Ale kamizelka JMP to naprawdę. Tak. Miałem kamizelki Castelli, kamizelki Raso, no trochę tego było. Santini miałem też. No i kurde, to jest idealna naprawdę kamizelka, która... Takie ostatnie odkrycie. Będzie kiedyś jakaś recenzja, bo też Ceratę testuję z JMP i to jest coś spoko. I mówi wam to gość, który nie ma w ofercie JMP w sklepie, więc weźcie pod uwagę tutaj... No dobra, ale ja bym teraz poruszył rzecz dla mnie bardzo newralgiczną, której nigdy nie mogę dobrać, dobrze, to są skarpetki. Bo ja lubię długie skarpetki, a kupiłem skarpetki na przykład ostatnio Endless, rozmiar XXL i są takie. I to jest po prostu jakaś masakra, a ja lubię długie, takie wręcz. Te są na przykład idealne, ale to jest rozmiar 45-46. Ja bardzo lubię skarpetki z Bontragera i mam dużo skarpetek z Raso siłą rzeczy i też sobie ja też lubię. Teraz kupiłem te skarpetki Raso, chyba kupiłem 4 pary, nawet mam je na sobie. Bez żadnych logotypów, dwie dyszki. To są te letnie, tylko mają jedną wadę. Premium, tak? Jak zauważyliście, zbiegają się szwy na kostce i robi się przebicie na kostce. Ja to jest łatwo też zaciągnąć bardzo. Panowie z Raso, temat do poprawki, zwłaszcza w ciemnych ogólnie. Ja mam skarpetki w Viralinie za 29 zł, kupiłem 4 pary i pewnie wyrzucę po sezonie. Te są chyba najlepsze. To moje ulubione są Raso Aero, są cudowne. Ty lubisz, ja nie lubię. I też fajnie się piorą, bo ten śliski materiał pozostaje biały, a nie przeszarzony, więc... Paweł często robi ten tatuaż muzika. Nie, te Aero to nie są. Ja je lubię. Czuję się, jak moja noga byłaby tą szynką taką, jak taka szynka zawinięta. Trochę tak, nie, ja też nie lubię. Skarpetki muszą być naturalne. Przecież ten silikon tam się troszeczkę zużywa i potem one się zsuwają. Mam nogę jak no. To jest rozkminy. Bike Show, rozkminy pod Żabką. Pozdrawiamy Żabkę, jeżeli jesteście zainteresowani inwestycją w bike. Jurka Dudka, który jest tutaj. A on nie na mundialu? Szukamy nowego partnera do kanału Żabka. Na Euro nie pojechał? Na Euro powinien być. Ale że Dudka na mundial nie wzięli? Go? No jest całkiem ładnie, nie powiem. Tędy jeszcze też nie jechałem, ale jedziemy w stronę Świnnej Poręby, zbiornika, który już znacie. Bardzo, bardzo ładne drogi. Nasz przewodnik Ryszard dzisiaj znalazł. Piękny dzień, piękna trasa, to jest to! Leave it all behind. Let it all go. Was stan skafandera Rysia mówi sam za siebie, co tu się działo. Panowie, dziękuję. Piękna trasa, mądre rozmowy, fajne towarzystwo jak zawsze. Ja nie pogadałem. Rozmawialiśmy o ciuchach, pokazaliśmy wam dobry sernik. Teraz wypijemy dobre bezalkoholowe piwo. Popatrzymy, jak... Mam lata nad nami. Pięknie świat wraca do normalności. Fajni ludzie. To sobie tu powtórka? Ja, to powtórka. Ja, zamykam. Tydzień zaczął się niewinnie, a wyszło mi 500 km w tym tygodniu. Tęskni za płaskim. Paweł tęskni za płaskim, za Warszawą. Ryszard, koszulka Ryszarda pokazuje, co się dzisiaj działo. A działo się dużo. Gorąco było dzisiaj. Kombinezon tak. Sprawdzony? Sprawdzony już. Leży idealnie. Teraz jeszcze strzepiesz tą sól z niego, to będzie, wiesz, na gotowania przez miesiąc. Zrobię sobie zupę chińską. Dobre to było. Dobre to było. I oczywiście tradycyjnie przypominamy o tym, żeby dać łapkę w górę, jak wam się podobało, łapkę w dół, jak wam się nie podobało, komentować, subskrybować i ogólnie rzecz biorąc dać nam żyć, czyli być aktywnym z góry. Dzięki.